zadebiutowała w roli prowadzącej program Pytanie na śniadanie. Po programie padły jej porównania do legendarnej prezenterki TVP. Słusznie znak zapytania. Pytanie na śniadanie to jeden z najpopularniejszych programów emitowanych przez Telewizję Polską. Każdego ranka już od kilkunastu lat przyciąga przed telewizory wierną i całkiem sporą liczbę widzów. Wiele osób nie wyobraża sobie wypicie porannej kawy bez włączenia dwójki. Na kanapach śniadaniówki zasiadają nie tylko największe gwiazdy, ale także eksperci z różnych dziedzin. Program przeszedł w ostatnim czasie sporo zmian kadrowych. W trakcie wakacji ze śniadaniówki zwolniono Tamarę González-Perea i Roberta Elgendy. Do obsady dołączył za to całkiem nowy duet prowadzących. Kilka razy w tygodniu z widzami witają się Kasia Cichotek i Maciej Kurzajewski. Już po kilku emisjach było wiadomo, że nowe gwiazdy zyskały sobie sympatię widzów, a swój debiut mogą uznać za udany. Jedną z najbardziej lubianych par w programie byli Marcelina Zawadzka i Tomasz Wolny. Niestety była Miss Polonia nie prędko wróci do pracy. Małgorzata Obczowska chce być jak Elżbieta Jaworowicz. Marcelina Zawadzka została uwikłana w głośną aferę podatkową. Przez bardzo długi czas wszyscy czekali na to, aż ich ulubienica wróci do porannego programu. Po kilku tygodniach jednak media obiegła informacja, że zastąpi ją inna dziennikarka. W Pytaniu na śniadanie zadebiutowała właśnie Małgorzata Obczowska. Dziennikarka od 13 lat jest związana z TVP. Wcześniej mogliśmy ją oglądać na antenie TVP Info. W ostatnim programie widzom przedstawił ją Tomasz Wolny. W gronie prowadzących witamy Małgorzatę Obczowską. Dzień dobry wykrzyknik. Ja możemy przeczytać w dzienniku Fakt, nowa gwiazda Pytania na śniadanie już jest porównywana do samej Elżbiety Jaworowicz, która jest wielką gwiazdą TVP i prowadzącą program Sprawa dla reportera. Wszystko przez to, że siedzi w ten sam bardzo charakterystyczny sposób. Najwidoczniej ma ambicje, by w porannym show być jak przebojowa Elżbieta Jaworowicz z magazynu Sprawa dla reportera. Nawet już opanowała jakże trudną sztukę siadania niczym ikona interwencyjnego programu, czytamy w dzienniku Fakt. Widzieliście debiut Małgorzaty Obczowskiej w Pytaniu na śniadanie? Rzeczywiście ma zadatki na drugą Elżbietę Jaworowicz.